Gościmy we Wschowie dzisiaj pana Mariana Hawrysza, lubińskiego prezesa PTTK, współtwórcę szlaku Jakubowego z Jakubowa do Zgorzelca, członka zarządu, głównego zarządu PTTK. Coś pominąłem? No jeszcze działam w stowarzyszeniach związanych ze świętym Jakubem, Bractwie świętego Jakuba w Jakubowie i Przyjaciele Dróg świętego Jakuba w Polsce. Czyli bardzo dużo rzeczy na głowie. No, trochę tak. Kiedy dowiedzieliśmy się od pani dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej, pani Marty Małkus, że pojawi się pan we Wschowie, żeby odnowić szlak Jakubowy, to zastanawialiśmy się, na czym to polega. I no, stąd też pytanie, na czym polega to odnowienie tego szlaku Jakubowego we Wschowie, gdzie pan zaczął i czy cały ten szlak Jakubowy zostanie odnowiony? W 2007 roku po raz pierwszy poprowadziłem szlak przez Ziemię Wschowską, czyli od granic województwa wielkopolskiego z województwem lubuskim i przez Osową Sień, dalej przez Wschowę, Konradowo, gdzie znajduje się świątynia Kościół pod wezwaniem świętego Jakuba, Zamysłów, Wilków, do Głogowa i moja działalność kończy się na kolegiacie. Dalej już jest poprowadzony przez grupę głogowską do Jakubowa. Dzisiaj pan przyjechał, no i właśnie chciałbym, żeby pan opowiedział, jak to technicznie wygląda, to znaczy na czym konkretnie polega odnowienie tego szlaku? Odnowienie w zasadzie to nie za duże zmiany, ale pewne rzeczy, które wyczuły taką potrzebę, żeby zmienić jego przebieg i od Osowej Sieni do Wschowy piękną aleją jesionową został puszczony, także będzie to dla wszystkich pielgrzymów wędrujących tą drogą, na pewno dużym przeżyciem, na pewno będę próbował dotrzeć do radnych, żeby poprawili trochę i przynajmniej wykosili, żeby można było spokojnie, bez problemów przejść drogą, tą aleją jesionową do Wschowy, żeby można było ją wykosić. Czyli rozumiem, że pojawiają się nowe tabliczki, tak? Tak, to są nowe tabliczki. Do tego od czasu do czasu maluję jeszcze żółtą strzałkę. Żółta strzałka to wskazuje drogę do Santiago de Compostela. Moje tabliczki są różnych hobbyści, mogą czasem sobie zerwać, ale żółta strzałka nie zanika. I temu też zgłaszam już od razu, jeśli ktoś byłby chętny i chciałby zostać opiekunem szlaku na terenie Ziemi Wschowskiej, to taki byłby przydatny, wtedy by na bieżąco uzupełniał, żeby szlak wyglądał, no, był jednym z najlepszych. Czyli takie szlaki mają swoich opiekunów? Staramy się, żeby każdy odcinek szlaku miał swojego opiekuna, który parę razy w roku uzupełnia właśnie z tymi znakami, ewentualnie wymyśla, tak jak tam powstały też nowe tablice, drogowskazy informujące, ile kilometrów jest jeszcze do Wschowy, to co nowego się pojawiło, ile kilometrów do Głogowa, ile do Santiago de Compostela, to jest naprawdę rewelacyjne. Gdyby ktoś chciał tutaj na terenie Ziemi Wschowskiej zostać takim opiekunem, powinien się zgłosić do pana? Nie musi do mnie, wystarczy do pani dyrektor muzeum i już my go wykorzystamy. Czy taki szlak Jakuba może stać się jakąś atrakcją turystyczną, a jeżeli tak, to w jaki sposób można by ją wykorzystać, aby promował region? W 2005 roku po raz pierwszy tworzyliśmy i wyznaczaliśmy drogę świętego Jakuba z Jakubowa do Zgorzelca, by połączyć się z siecią szlaków europejskich przez Niemcy, Francję, do Hiszpanię, do Santiago de Compostela. W następnych latach ten szlak zaczął się
rozwijać i w tej chwili sieć szlaków jakubowych to już w większości przez Polskę przebiega i jest nieźle oznakowany, także miejscowości, przez które przebiega, szczególnie ten Dolnośląska Droga Świętego Jakuba, ta, która biegnie przez Chowę, jest jedną z najbardziej znanych i najbardziej uczęszczanych przez pielgrzymów. Z tego, co wiem, to szli z Estonii, szedł Francuz. No, takim miejscem zbornym dla szlaków jest Lubań, i gdzie ksiądz miejscowy prowadzi spis tych pielgrzymujących. Naturalnie nie wszystkich mu się udaje zapisać, ale w ubiegłym roku było takich pielgrzymów ponad 200. Ja cały czas myślę o przeprowadzeniu szlaku przez środek Polski, żeby się zaczynał. To nie wiem jeszcze, czy w Płocku, czy w Włocławku, ale chciałbym go puścić przez Kutno, dalej przez Łęczycę, no jedno z najstarszych miast w Polsce, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Milicz i później Prusice, gdzie też znajduje się Kościół Świętego Jakuba, i do Ścinawy, gdzie ten odcinek ze Ścinawy jest już zrobiony do Chocianowa i łączy się z drogą dolnośląską. Dziękuję. Dziękuję.